Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na materiał z gry Pure Farming 2018. Więc gdy ludzie mnie pytają, dlaczego zostałeś farmerem, odpowiadam, dlaczego ty nie? Okej, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy w Kolumbii. No i słuchajcie, naszym zadaniem tutaj będzie, znaczy moim zadaniem, które sobie wyznaczyłem, no to słuchajcie, będziemy musieli tak zakupić sobie pole najpierw. I zasiejemy, słuchajcie, konopię indyjską, powszechnie znaną jako marihuana. Tylko które poletko by tu zakupić? To jest takie dosyć małe, fajne na początek, myślę. 20 tysięcy kosztuje. Słuchajcie, gramy w trybie swobodnym. Tak więc warto by się tam było przejechać. Myślę, że tak. Na początku trzeba byłoby tak. Wziąć naszego traktora. To sobie w ten sposób. Odczepmy to tutaj. Dobra, no i jedziemy. Dobra, to jest w tą stronę. Dobra, tutaj mamy tak, tutaj mamy szklarnię, którą moglibyśmy sobie wykupić. Tutaj stacja benzynowa, gdzie będziemy tankować nasze maszyny. Przed nami znajduje się elektrownia słoneczna, którą można sobie wykupić i czerpać z niej zyski. Tutaj po lewej mamy plantację kawy, którą też z czasem, myślę, tutaj zainwestujemy. No niestety na razie będę musiał dosyć sporo zainwestować, bo muszę kupić pole, muszę kupić odpowiednie maszyny do tego, aby móc zarówno zasiać, jak i później zebrać marihuanę. To może się okazać nie takie proste. Dobra. Okej, nie muszę wychodzić na szczęście z traktora, mogę po prostu tutaj kupić. Tutaj konopię można zasiać oczywiście. Optymalny zysk hektara to jest 4,5 tysiąca. 20 tysięcy, a więc zanim to się zwróci, to trochę to potrwa. Wiecie, nie muszę w ogóle tracić czasu. Jednak, słuchajcie, wolę orać z wnętrza oczywiście. Przystępujemy do orki. Dobrze, chyba jest dobrze. Dobra. No i zaczynajmy. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Ale zjeżdżam, to ja za bardzo zjeżdżam. A więc ostrożnie. Okej, dobra. Tutaj go podłączyć. Teraz musimy tak. Musimy go złożyć. Musimy go obrócić. Musimy go rozłożyć. No i z powrotem. No i słuchajcie, no tak orzemy sobie. Na spokojnie. No niestety nie mam za bardzo tutaj podglądu pod czat na live'ie.
może spróbować szukać nowej aplikacji. Czytam w telefonie. Mocno mi utrudnia sprawę live'ów. Coś tu jest. Dobra. Już się robi. Co ja tu? Odłączyłem bez sensu. Niepotrzebnie. Zróbmy to tak. Tak. No słuchajcie, fajnie jest to, że tutaj bardzo ładnie się maszyny brudzą z czasem. Trzeba je myć. Trzeba je serwisować. Podoba mi się to. Całkiem przyjemne, jeśli ktoś lubi farmingowe gry. Wiem, że wielu z was nie sądziło, że ja lubię takie gry. Ale no czasem lubię sobie pograć. Możemy, orzem. Już się bałem. Cały czas tutaj, kurde, próbuję zrobić tutaj podląd na czat jednocześnie i to potem wychodzi jak wychodzi. Poczekajcie sekundę. Dobra, powinno działać. A. Podnieść, złożyć. Ja w ogóle nie lubię tych pracowników mieć na swojej farmie. Wolę robić wszystko sam. Dobrze. Weź oświetlenie, żeby lepiej widzieć. Pilnie też sobie włączyłem. My tam stoimy z benzyną. Mamy na razie po 3 litry. W tym akurat modelu traktora mieści się 125 czy 120 litrów. Pamiętam. No i na spokojnie jedziemy sobie. Kolejny paseczek za nami. Nie? Niepokojące dźwięki do mnie dotarły. Muszę powiedzieć, że strasznie ciemno jest w tej Kolumbii, chociaż w sumie jest 8 wieczorem już. Więc to być może troszkę tłumaczy, czemu tutaj tak troszkę mrocznie nam się zrobiło. No dobra, pędzimy. 17% orki zrobione jest na tym polu, więc już całkiem nie najgorzej. Jestem ciekaw, ile czasu w ogóle będzie rosła ta marihuana, którą tutaj planuję zasiać. Konopie w sensie. Znaczy to nie są takie konopie, wiecie, do palenia. To są konopie do przemysłówki, więc są troszkę inne odmiany.
Konopie indyjskie można zrobić chyba praktycznie wszystko. Od lin, poprzez materiały. Na dom tym ocieplić. Stosowanie tego jest masa. Przemyślę. Dobra, słońce nam zachodzi nad kolumbijskimi górami. Niedługo zostanie noc. Ja na noc oczywiście mam zamiar tutaj cały czas pracować dziennie. Jeszcze muszę sobie siewnik kupić. Siewnika nie mam. Więc zobaczymy. Że tutaj dosyć dokładnie to zaoram. Nie będę miał żadnych tutaj problemów. To jest na razie najmniejszy pług, jakie są dostępne, a jest ich... Chyba trzy są. Ten jest z nich najmniejszy. Ale chyba 3 metry. Potem jest chyba 6-metrowy, a największy jest 12-metrowy. To jest... Oj, sorry, wysiadłem przez przypadek. Muszę przyznać, że ten 12-metrowy to już trzeba mieć naprawdę potężne pole i potężną maszynę do tego. Czuło mi się tu. Nie? Słuchajcie, w tej grze jest też polski akcent. Znaczy to leta, to jest takie. Ja mam dostęp do wersji takiej pokazowej, prasowej, przedpremierowej. I... Sama gra ma premierę gdzieś w połowie marca, bo 18. Tego co pamiętam. Jest w niej, słuchajcie, polski akcent. Mianowicie są polskie przyczepy i naczepy z Wieltonu. To jest chyba firma z Wielunia, z tego co pamiętam. Chyba Wielton jest z Wielunia, ale mogę się mylić. No cóż, na spokojnie sobie jedziemy, możemy. Na czacie coś pusto. Niestety. Coś nie dajecie znaków życia. Teraz składamy, obracamy. Jeszcze już 30 litrów byłem. Tej orki. Chyba te maszyny tutaj są strasznie oliwożerne. Z tego co zdążyłem zauważyć, z tego co pograłem trochę w tą grę. Ci 1% roboty za nami. Ja w ogóle nie jestem fanem jakiejś wielkiej psi. O ja, ale tutaj zostawiłem fragment niezaorany, muszę poprawić. Nie będę miał zasnąć. Jakoś tak wieś zawsze mnie trochę nudziła. Moja żona ma dziadków na wsi. Zawsze u nich jesteśmy, to jakoś... No ewidentnie nie moje klimaty. Ja jestem człowiekiem z miasta, w którym mieście się czuję najlepiej. Spędziłem bardzo. Muszę kupić siewnik, rekultywator i taki specjalny kombajn. A, jeszcze naczepy. Tak, bo ten specjalny kombajn do konopi,
On jest skonstruowany tak, że on nie ma zbiornika, jak większość kombajnów. Tobie, tylko że potrzebuje naczepy, którą montuje się z tyłu i on ma wyrzutnik na tą przyczepę. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, co my tu mamy? No jedziemy powoli, spokojnie. I to jest taka gra, wiecie, żeby się trochę odstresować, odhamić. Gramy sobie w grę swobodną. Wystawiam sobie bardzo dużo hajsu, maksymalną ilość 600 tysięcy, dlatego żeby tutaj jakoś nie wydłużać tego wszystkiego, że na przykład będę musiał przez 2 tygodnie zbierać na kombajn albo na coś, żeby to wszystko jakoś poszło bezproblemowo. Pędzimy. Tylko mi nie zjeżdżaj. No, grzebię na telefonie. Próbując tutaj coś zrobić, żeby... I... Mamy, o... No nie zrobię tego, no dobra, mniejsza z tym. Mniejsza. Dobra. Rozkładamy. Rozkładamy. Dobra. Będzie łatwo. No i będziemy jeździć teraz. Taka trochę robota głupiego, jeździć w tą i we w tą, aby to zaorać do końca. Mamy którą? Jest tą trzecią, 40. W dodatku tak nierówne te pole. Może być nam ciężko tutaj wjechać. Musiałbym sobie kupić też mocniejszy ciągnik. Mniejszy traktor. Kurde, będzie nam ciężko tak żyć. No wiecie, jak ma się mocniejszy sprzęt, można sobie zamontować tutaj większy pług, większy osprzęt i też szybciej się pracuje. Tak jest, pędzimy. No słuchajcie, już prawie połowa roboty za nami.
Prawda, idzie nam to trochę mozolnie. Jedziemy z tym boksem. No, jest równe 50% teraz. No to w zasadzie sobie tutaj ustalić tempomat. Ja tempomatu raczej nie używam, bo i tak ten ciągnik ledwo jedzie. 8 km na godzinę. Dobra, w porywach do 9. Będzie 10? A nie. Nie jest w stanie nawet się rozpędzić do 10 podczas orki. Muszę poważnie się zastanowić nad kupnem mocniejszego sprzętu. Też te pole nie jest duże, więc nie jest to jakiś duży problem dla nas. Jak wygląda nasz sprzęt z zewnątrz, to dosyć mocno się upieprzył z tej ziemi. A jedziemy. Pierwsza w nocy. Pierwsza noc w Kolumbii. W zasadzie, jak tylko usłyszałem, że ta gra ma mieć możliwość sadzenia marihuany w Kolumbii, to stwierdziłem, że to musi być dobry pomysł. Znaczy, że tą grę chciałbym nią zagrać. No i na szczęście umożliwiono mi to, czy przed premierą, to za co bardzo dziękuję. I słuchajcie, to jest takie, wiecie, odprężające posiedzieć, porobić swoje. Ale jeśli ktoś by chciał na przykład pracować poza pracą, to polecam. Jestem ciekaw, jak tu będzie działać system multiplayer. Jeśli by się na przykład znalazły osoby chętne pogrania w to ze mną po premierze, no to słuchajcie, moglibyśmy na przykład zrobić sobie tu jakąś wspólną farmę i coś tu porobić razem. Coś tu posiać, poorać, zaorać, przeorać, wyorać. Możliwości jest wiele. I słuchajcie, fajne to, że tutaj też to, że mamy różne kraje do dyspozycji. Bo mamy tutaj Niemcy, mamy Kolumbię, mamy Włochy i mamy Japonię. W Japonii można oczywiście hodować wiśnie i ryż. We Włoszech chyba tam jest wino i oliwki, rośliny i oliwki. W Niemczech z kolei chyba, w Niemczech bydło. W Kolumbii właśnie konopie oraz plantacje kawy są. O czym się powiedziałem? Wszystko powiedziałem. Bierzemy się do roboty. Oczywiście też mamy na minimapie ładny podgląd tego, co już zaoraliśmy. Tam zostało. Mamy też informację, że mamy 62% orki za sobą. Wtedy będzie siew. Potem sobie nawodnimy to wszystko. Jeszcze muszę sobie kupić cysternę na wodę. Później nawożenie. Też muszę sobie taki urządzenie do nawożenia gleby sobie zorganizować. I zastanawiam się nad opryskiem. Nie wiem, czy oprysk będę robił, ale jest możliwe, że coś tutaj poczynił w tym kierunku. Oprysków. No słuchajcie, sprzęt tu jest, no bardzo mocno się brudzić potrafi.
Wiem też, że z czasem użytkowania danego sprzętu, ten sprzęt podlega awariom. Na przykład mamy na swojej plantacji mamy warsztat, w którym no, trzeba serwisować nasze maszyny. To oczywiście wszystko wiąże się z kosztami. Tak więc tak to wygląda. ...55% roboty za nami. No, myślę, że dla wielu to będzie... może to się wydawać nudne, ale... nie wiem, jak oglądanie tego... z naszego punktu widzenia... będzie wyglądać. Jestem ciekaw waszych komentarzy... pod tym filmem. Podoba się wam taki rodzaj spokojnego nagrywania, czy też chcielibyście coś mocniejszego? Właśnie też dlatego to robię na live, żebyście mieli możliwość nawiązania jakiejś rozmowy ze mną. Ale na ten czas widzę, że niestety nikogo nie ma. Chyba. Albo moja aplikacja szwankuje. Jest mi trochę smutno, bo informowałem na wszystkich możliwych kanałach, kontach, jakie posiadam, na Facebookach i w YouTubach. Na YouTubie pokazał się tylko post o tym live, że się coś takiego szykuje. Ale słuchajcie, to nie jest dla mnie żadna ujma, że tak powiem. Bo nie mam, w momencie, że jest jeszcze wczesna pora, jest godzina piąta. Mam świadomość, że dużo ludzi jeszcze chodzi w szkołach i innych pracach. Rozumiem. Jestem ciekaw, jak będzie odbiór tego na YouTubie, bo oczywiście te materiały pojawią się na YouTube. Obrócić. I do roboty. Chyba mi się coś nie opuściło, no właśnie. Ktoś TZ, panie, tutaj kurde zaszwankowało teraz. Zmijmy się. Okay. Teraz słyszałem, że pług działa. Całkiem spoko robótka. Dla osób, które potrzebują wyciszenia, myślę, że gra jak znalazł. ...75%. Co my tu mamy? 3:45. To chyba odpuszczę i chyba sobie kupię mocniejszy ten ciągnik. Tym to ja chyba to będę robił przez 4 dni. To jest z pojazdami, słuchajcie. Mamy tutaj taki tablecik. I tutaj mamy ciągniki. I tutaj są różne różnice. Już dostępne. Co to jest? Lekki ciągnik gąsienicowy. Sporą ilość prac polowych. Dobra, mnie by interesowało coś mocniejszego. Paliwo 33 na godzinę. Oho, tu mamy ten. Wow, tu jest nawet taka ta ładowarka. JCB. Nieźle. Co my tu mamy? Landini. 230 koni mechanicznych ten tutaj ma. Wow, ten jest fajny. Nie wiem, czy będę mógł go tak normalnie używać. Powiem drogą, zobaczmy sobie. Prawa pól. Ja używam... A, on jest 4-metrowy. On jest jeszcze 6-metrowy.
Czy mogą to używać? Kompatybilność. Ciężki ciągnik gąsi. To być ciężki. Aha. Tutaj też. Więc ja bym sobie tak. Kupiłbym sobie to. Oczywiście jest to 20% droższe, niż gdyby jechać do sklepu. Będę już trochę czasu tracił na jeżdżenie do sklepów. I bym, słuchajcie, kupiłbym sobie takiego potwora. Kurde, zużycie paliwa ma przeogromne. 50 litrów na godzinę? O panie. Boję się, że wiecie, że ja spędzę więcej czasu na stacji benzynowej niż na polu w zużyciu paliwa. Ale dobra, niech będzie. Jak szaleć, to szaleć. Dobra, podjedziemy tutaj pod tą wiatę. Tak, już tam stoi ta bestia. Nie jest fajne, ale to pole jest tak nierówne. Ciężko po prostu tutaj się tym średnim ciągnikiem, co prawda, tutaj się po prostu wyrobić. Dobra, zrobimy to tak. Tutaj możemy cię ładnie przełączyć pomiędzy maszynami. To jest taki mały czołg, no. To ma 550 litrów. A więc może spokojnie pracować przez 5 godzin. Ja mógłbym sobie jeszcze zamontować jeszcze większy pług, ale nie chcę. Większy pług to jest już problem, bo on już ma swoje własne koła, on już... jest to kłopotliwe dla mnie, bo to było chyba troszkę za bardzo. Ja się kurde spłukałem. Sporo mnie to kosztowało, muszę przyznać. Oświetlenie, przednie oświetlenie, wszystko pięknie, ładnie działa. Kurde, średnio będę widział, dokąd ja jadę. A już tutaj tak końcówka mi tylko została do zrobienia. Wrócić, tak. Nie taka końcówka jednak. Dlatego, że słuchajcie, ja już zużyłem 10 litrów paliwa. No ale muszę przyznać, że ten to ciągnie. Bez problemów. 13 na godzinę. Całkiem nieźle w porównaniu z poprzednikiem. No i to ja rozumiem. Moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. No i cześć. Więc gdy ludzie mnie pytają, dlaczego zostałeś farmerem? Odpowiadam, dlaczego ty nie?